że to ja nie wchodziłem. Krzyczał na mnie. Jak się uczy. Tu jest tak, słuchajcie, z wysypem, nie tak jak w zonie, że trzeba mocarnie włączyć, tylko napęd na wysyp ze zbiornika ziarna jest z głównego koła napędowego, jak to się odpali, uruchomi silnik. Dobrze, możesz jechać. Zastanawiam, od czego tu jest kurwa odgniecione śruba, tu jest kółeczko na tym wale. No. Co to było wkręcone za od łożyska, ten imbus. Ja, z tego pierścienia. Dobrze. Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu we czwartek 13 czerwca. Jedziemy dalej z tematem, słuchajcie, z prawej na lewą. Z przodu na tył jeszcze, może dzisiaj coś wyjdzie, także majsterek otworzył puszkę Pandory, co chwilę to coś klejone, coś spawane, może majster zrób zbliżenie, teraz działamy tutaj dalej z tą żmijką ze zbiornika, chcemy wyjąć coś, tu się okazuje, jak się odsuwamy, że coś tu jest spawane, nie wiemy, czy to jest pospawana oś, czy co to naglukane, nasrane. Musiałem to obszlifować, bo na mnie przechodzi żmijka. Teraz będziemy chcieli wyjąć żmijkę. Tutaj obudowę odkręcamy, bo tu brakuje trochę. Tu musi być chyba jakaś buksa czy coś. Nie wiem, jak to u mnie jest. Widzicie tą szparę? Widać, majster? Tak. Czy masz jedynkę, czy co? Nie, to tak się nie robi. Tam tylko się zwiększa. Robi zwiększenie. Na jedynce nagrywałeś cały czas? To chujowo będzie widać, jak z bliska mnie nagrywasz. Nie, to sama głowa będzie wielka. Będzie. Dobra, słuchajcie, teraz majster wchodzi do zbiornika i próbujemy żmijkę wykręcić. Może jeszcze pokaż to, co wyjęliśmy wczoraj. Ten łamany odcinek żmijki. Który... Przód żmijki. Przód. Tutaj krzyżak wyjebane, nie? Czekaj, nie mów nic. O. Ale odkąd mam zacząć mówić? Może krzyżaki wyrąbane. To było mówione, tak? No, to i tak. No, po prostu oddalałem kamerę, wiesz? Krzyżaczki wyjebane tutaj. Te... Łożyska nie ma tam. Te nie. Tutaj nie ma łożyska. Tu jest dobre te dwa. No te dwa to, ale te górne. Tu są igiełkowe łożyska. No. Trzeba będzie to zdemontować. Nie wiem, żmijka zielona tak wygląda, jakby była wymieniana, bo w tych kombajnach nic zielonego nie było. No raczej to, jest, to tak jak cepy zielone. To jest też późniejszy kolor. No. Już są lata chyba 80. Tak. Zielone były. Słuchajcie, i no, cepy też zielone, czyli wymienione, bo kombaj jest 72. To wymienione w 80. latach. Zobaczcie, jak to jest. Wszystko kurwa wyeksploatowane, te żmijki cieniutkie. To tam się wszystko po prostu je zregeneruje, nie problem. Ale zmierzam do tego, że
I majsterek już to zauważył, ile ten kombajn musiał kosić, skoro on to ma wszystko tak wyjebane. No. Wszędzie jest zbiornik ma wielki, poprzecierane. Jak Lexion. No. Na rok 78, może ten zbiornik był zbudowany, to był większy, największy zbiornik w kombajnach wówczas. No. 3 tony pszenicy. Czyli musiał gdzieś kosić jakieś długie pola, może nie wiem. Kombajn jest ogólnie z Francji sprowadzony. Tak? W Polsce u tego gospodarza... Z Francji bądź z Czechosłowacji. Tak? No bo po czesku ma tam napisy też. Aha. Markerem. Aha. Tam też pola mają duże. Na Czechach. Może i było, że tak, bo we Francji tak nie zawalno. I słuchajcie, a tutaj w Polsce u tego gospodarza, co był przez kilka lat? Ile kosił? 10 mówił lat go miał? No, o 8 albo 10. No. No a kosił 40 hektarów. On miał małe gospodarstwo, 40 hektarów. Chyba kosił. A wszystko jest też miki. Kukurydzę uprawiał. Ślimak zaraz zobaczycie. To wszystko jest bardzo, no dobra, bardzo wymęczone. Spróbuję wyciągać. Bardzo jest to wszystko wymęczone, czyli ten kombaj musiał kurwa duże ilości ciąć. Także teraz się okazuje, że tutaj jesteśmy znowu na tej stronie. No trzeba to porobić, żeby to kurde... Jak już jesteśmy, tutaj mamy porozbierane, jak to się mówi. Zdemontowane sporo rzeczy, to trzeba je teraz tu... Lampkę Majster masz? Tak. Przywiozłem lampkę, jak byliśmy po ziemniaki. A, to ładujesz ją? No. A tamtą sobie wziąłeś, tak? No mam tu, no. I zaraz majster będzie próbował wyjąć. Zobaczcie. Musi to być wykręcone. Zaraz nam się zrobi koniec wykręcania, ponieważ tu będzie szło ze skosa, majster to nie wyjdzie. Nie wyjdzie to. Bo tu się robi ze skosa. Jeżeli tu nie wykręcimy tej blachy, to idzie pod górę i się klinuje, nie? To musi być wykręcone. Ten element skośny. Jak będzie tego elementu, to i ona idzie po prostym i wtedy się wykręci. Możesz śmiało schować. Nie ma szans, żeby wykręcić. Bo tu idzie skośnie już. Musimy to wykręcić. Bo to wujek, szwagier ma tutaj majsterkowi zrobić to, co tu jest. A co będziesz robił? Odszlifowywał, no. Dobra. No szczotkę drucianą. Dobra. Tam musi być światło dobre teraz. Mam dobre wszystko. Ja dobrze widzę. Tak? Dobra. Daję ci. Daj pierwszą szczotkę tu leży, z tej strony. Przeciąłeś? Mhm. Ja teraz mam sposób na ciebie, żeby cię patrzeć, żeby nie stać wysoko. Wystarczy w kamerę na ciebie skierować. O. Ładnie sobie odkładasz szlifiereczkę na plecy. Przeciąłeś? Mhm. Wyjdzie już, czy jeszcze ci brakuje? Nie no, przeciąłem tu, a to jest po całej tej, nie? No to ty nie, trzeba jechać po małą szlifierkę, bo szkoda tu nam baterii, wiesz? Tamta jest mała, nawet poręczniejsza. Z warsztatu, nie ta większa, tylko ta mała. Tak ja myślę, wiesz? No dobra, słuchajcie. Wyjmiemy to. Będziecie widzieć, jak to sytuacja wtedy będzie wyglądać. I tak, drodzy widzowie, pomału do przodu, jak to mówię. Trochę jest problem z tymi śrubami tutaj. Są znowu przewody hydrauliczne.
ale już mamy chyba wszystkie. Oprócz góry, bo to idzie, słuchajcie, aż do góry, jak się ta niższa blacha łączy z tą wyższą. Ale tu dół już będziemy mieli, zaraz tam majsterek dwie jeszcze od środka obszlifuje. Bo nie idzie założyć klucza. Co dać? Młotek. Patrz, uderz z góry. Przypierdolić, tylko to trzeba zeszlifować. Albo przecinakiem uciąć. Nie? I zaraz to kurde będziemy mieli wyjęte. Na horyzoncie jakiś deszcz widać, coś. A kropi. Muszę iść żonie powiedzieć, żeby pranie sobie zabrała. Pranie dzisiaj na tarasie musi schnąć, bo. A! Zabrałaś, bo kropi. A! No tak to jest, z kosmetyką, słuchajcie, to tak wychodzi. Najpierw trzeba wyciąć, wykręcić wszystko. To nie jest tak prosto. Kombaj jak jest składany, to jest składany wszystko w kolejności odpowiedniej. Najpierw blachy, wszystko, oblachowanie, jakby wszystkie podzespoły blachy, nie wiem, korytka. Później jest uzbrajany w hydraulikę na samym końcu. Gdyby nie było tych przewodów hydraulicznych, byłoby dojścia. Tutaj dwie śruby po skosie, nie ma możliwości, żeby jakikolwiek klucz tam, czy płaski, czy oczkowy, czy nasadowy, podłożyć. Dlaczego z tym wszystkim tak schodzi, no ale tak to już jest. Cienką tak. Cienką założyć? Dobra. Dobra, słuchajcie, muszę majsterkowi założyć tarczę. Ani drgnie. Ani tu drgnie. Chyba nas... Nie masz tam dojścia, żeby ją ciąć, tak? Majzer, aż gorący. Majster, tak walił, aż się zagrzało wszystko. Teraz tylko tą blachę jeszcze się odkręci. Którą? No cały bok. No to nie wyjdzie. Jeszcze jaką blachę chcesz? To. To jest odkręcone. Nie, no tą blachę, cały bok. Tą połówkę. No bo to nie wyjdzie.
tu trzyma. Tam kotownik, tu jest zgrzane. Jedynie po tym klinie wyciągnąć do przodu. Bo tam to by było najmniejszy problem, żeby to pnieć złączyć. Akurat to nic. Tutaj mamy dziurę w tym lewatorze. Nie wiem, czy tu widać. Czy ja to nagrywam? Może nagrywam. Opa! Tak. Co tu się kurwa działo, to ja nie wiem. Że to takie kurwa zgnite jest tu. Te krawędzie. Żyletki, kurwa. Ciężko mi nagrywać. Żmijka, kurwa, żyletka. Ten bok, kurwa. Wszystko tak zjebane, że... Nie wiadomo, jak tu się za to wziąć. No to wszystko, kurwa, dobra. Idę teraz zobaczyć, żeby to porównać, kurwa, z tym, co umie. Idziemy do drugiego kombajnu. To jest dzień do nocy. Tutaj jakby ten był miał 15 lat mniej więcej. Chociaż to miałem wyjebane, nie? No to się by tak. Zaczaj, to było czy ta nadkładka zardzewiała, co cały czas chodziła? Zaraz pomacam to. To jasne, że jak oni mają takie, kurwa, to wszystko się telepie, bo to, kurwa, jest zgnite, to oni nie będą kosić. Tylko muszą jedynką jechać, bo to zacznie stawać, bo to się blokuje, jak ciśnie. To się cały czas nagrywa. No bo ja włączyłem, jak już otworzyliśmy. Aha, dobra, słuchajcie, robimy, to się chyba autopsja nazywa. Nawet jeszcze pszenica w nim jest. Słuchajcie, zobaczcie, jak tu u mnie to wygląda. Nikt tam, kurwa, w tamtym kombajnie w zbiornik nie zaglądał. Ale zobaczcie, jak tu wygląda zbiornik. Lakier, kurwa, żmijki. Też są ostre, ale nie jest to, co tam, kurwa. Ale powiem wam, świeczmajster, że tutaj przewaliło się z kolei. W tym miejscu, majster, ucieka mi noga, kurwa. O kurwa, muszę wyjść. Noga mi się podwinęła. Może tak stanę. Że tu się nam przewaliło przez to. Świecisz tu do środka? Więcej, bo to mam. Widzisz, co jest, nie? Nie mam już tego. No. No to kurwa, nie wiem, o co tam chodzi, bo to sobie nadłożyłem teraz. To ładnie wyszlifowało, nie? Mhm. Jak lustro zrobiło. Nierdzewka, kwaśna. I to, co u majstra, ten element, kruciec, nie jest, jest cały. A tu zobaczcie, tu ja mam, kurwa, wyjebany dołem, czyli on musiał też przewalić duże ilości ziarna. Bo to nadłożyłem w zeszłym roku, bo było zardzewiałe, takie już dziurawe i to sobie zmieniłem, żeby to ładnie dalej spadało. Ale, kurwa, cała reszta w tym zbiorniku to jest dzień do nocy. Masz tam. To jest dzień do nocy, zobaczcie, jak tu wygląda, kurwa, wszystko. Ja nie wiem, jakim sposobem. No i podłogę, ja tu tylko nadłożyłem kawałeczek podłogi w jednym miejscu, blaszkę. A tam jest, kurwa, zajebana cała... No z przodu masz znitowane, nie? Tutaj to. No. Czyli ja nie mogę mieć tego tam, kurwa, farfocli. No nie. Za odrzutnikiem, bo to jest całe, bo mi się ziarno sypało. Ja jeszcze zobaczę tu, bo może źle mówię. Nie pamiętam już, ale mi się wydaje, że tu jest inna bajka. To jest też, kurwa, gruba blacha. No, tu nigdzie nie mam dziury żadnej, tylko tu jest, kurwa, blacha elegancka. Ech. Nie wiem, czy to widać. Odbija się od tego metalu. O! Mam jeszcze rzepak jest. No i tu jest wszystko, kurwa,
Ganz genau. A u majstra? To ja nie wiem, kurwa, tak wychodzi i nie ma innego rozwiązania, że to stało na dworzu. Ten kombaj u mnie już stoi, słuchajcie, pod tą wiatą 20. Jak ja go kupiłem, to tylko w pierwszym roku miałem pod plandeką. I później zaraz budowałem tą wiatę i od tamtej pory on stoi pod dachem. A jak go kupiłem, to też w tych żmijkach na dole wszystko było, kurwa, ciasto, bo było zboże wody nalało u tego, co go kupił. Ale jak to, że to tak pogniło, pomimo, że ten kruciec, kurwa, jest dobry, majster, nie? Mhm. No to widzisz, to u mnie musiało też tu, kurwa, jak to wytarte jest od zboża, nie? Czyli on też musiał dużo kosić. Bo to już Niemiec miał to już nadłożone. Nie wiem, Zając mówił, że 70 hektarów miał chyba, czy coś takiego. W 97 roku. Nie, no tu jest inna inszość. Inna inszość jest. Tutaj u siebie widzę, jak już jestem, widzisz, tutaj gdzie my u ciebie ten klin odkręcamy, nie? No, tu masz odgięte. Tu mam odgięte, może przez to, że my w locie wysypujemy. Tu by trzeba było sobie wyczyścić i przykręcić, nie? Jeszcze dać dodatkowo śrubę do tej blachy. To będę musiał zrobić, to chociaż tyle. Zobaczyłem tutaj to. O. Odchodzi, nie? No, odchodzi mi to. Ale tu, kurwa, wszystko jest. Teraz jeszcze tu zobaczymy. O, teraz będę miał go kamerzeć. Zobaczcie, jak tu, kurwa, lewator wygląda. Wszystko, kurwa, co u majstra jest, to tutaj te krawędzie. Nie pokażę wam palcem, bo mam zajętą rękę, trzymam lampkę. I tu, o, tutaj to wchodzi elegancko, tu nie ma nic, tu jest, kurwa, błysk. Tu jest wsio błysk. To tylko sobie muszę nakrętki, dwie śruby włożyć od tej osłony, wiesz? Nie mam śrub. Nieraz jest dobrze, słuchajcie, tak wejść, popatrzeć na spokojnie, bo wtedy coś się zobaczy. Dwóch śrub tu nie mam. Żeby przykręcić tą blachę do kołnierza, wiesz? No, ale tu, kurwa, te krawędzie, tu wszystko jest eleganckie. A nam chodzi tam, kurwa, żeby to wyjąć, słuchajcie, ten klin, to trzeba... To, żeby wyjąć i te... od dołu pod żmijką, to kurde, ten bok musi być zabrany. Ten bok tu jest u góry na śrubach, ale dołem ta krawędź, o, widzicie to przegięcie, to jest, kurwa, zgrzane jedno z drugim. I teraz albo na tych zgrzewach majster taki cienki przecinak i od dołu bić, żeby to pozrywało wszystko, i później skręcić tu śrubkami. Bo tam jest dzielone, czyli to nie, tylko tu, a to jest zgrzane tu po skosie, nie? No i tam też, nie? Po skosie i po prostej trochę. Ale ja myślę, że jakby jedna strona nam zdjęła się, to już by mogło starczyć, bo by lekko to na bok też przekręcił. I innego rozwiązania nie widzę. Możesz jeszcze z wujkiem pogadać, bo ja to... tak inaczej nie bardzo widzę możliwość. Trzymaj. Ja jeszcze miałem żmijkę miałem obejrzeć. No, żmijka, słuchajcie, no, żmijka ma po obwodzie, jak nią kręcę, nie jest żyletka żadna. Czapkę mi wciąga i okulary.
Nie jest majster tu żyletka żadna, wiesz? Dobra. Wiemy, o co chodzi. Chciałem wam pokazać ten zbiornik u mnie i to, co jak to wygląda u majstra. Same tu kurwa ten lewator, jaki u niego jest. No dobra, będziemy podejmować decyzję, bo okazuje się, że tych prac kurwa wymian jest na tyle, że być może stanie na tym, że jeszcze tamten kombaj pójdzie faktycznie na żyletki i na podzespoły, aniżeli go robić. Nie, majster? Szkoda trochę. Za tego, specjalista zawarty, powie co z tym zbiornikiem. No co ze zbiornikiem? Wszystko jest do zrobienia, lakier położyć, zrobić blachę i będzie, nie? Jakby miało wszystko inne chodzić, to... Ogólnie inne rzeczy nie są złe. Niektóre rzeczy masz lepsze jak u mnie. Dobra, wychodzę. Byś musiał odebrać ode mnie trochę tego. No i tak, słuchajcie, drodzy widzowie, po obiadku ładnie popadało, zobaczcie. Ładnie popadało, o tak. Słuchajcie, ładnie popadało. Sporo deszczu spadło. Nie wiem, czy majsterek miał wylaną miarkę. W miarce jest 7,5 litra. Nie wiem, ile tam było. Ale przypuszczam, że ze 3 litry spadło. Dosyć puścił się deszcz przez kilka minut. 10 minut, 15 dosyć ładnie padało. Majsterek wróci, to się dowiemy, ile spadło. Widzę, że w miarce 7,5 jest. Majster ze szwagrem, ze swoim wujkiem pojechał do tokarza. Z wałem, z osią od odrzutnika. Zobaczy majster, czyli tokarz, zobaczy, czy to w jego tokarnię wejdzie wszystko, czy będzie mógł nam zrobić, tam przetoczyć na spawa się końcówkę pod łożysko, gdzie przychodzi łożysko i zrobi wymiar na 50, tak jak jest na łożysku, bo tam jest 700 jest za mało, już tak jest tam wyżłobione, nie wiem, przed nami rzeźbili, a ja walczę w dalszym ciągu, żeby wyjąć tą końcówkę i żeby wyjąć tamten ślimak do przodu. No i też tutaj trzeba to będzie zregenerować, zrobić wstawki, bo gdzieś jakaś śruba była, przeciągnęła, jest dziura tutaj. Od środka była ta blacha nadłożona, teraz damy nową. Wszystko będzie dorobione. No ale co, okazuje się, tu wszystko uwolnione, odkręcone. Majster na tym, o teraz widać, na tym, słuchajcie, złączeniu było kilka z góry na dół śrub. To odkręcone, okazuje się, że ta blacha i tak nie zejdzie, bo ona jest zgrzewana. No i albo przecinam tu, żeby to wyjąć. Szwagier mi doradził, żeby na tych zgrzewach powiercić, rozwiercić te zgrzewy. No to więc oni pojechali, a ja tu sobie walczę, popunktowałem. Walczę, wiercę piątką, później wiertłem siódemką. Myślę, że to zaraz puści mi. Zrobimy tak, żeby można było tą blachę zdejmować. Także cały czas na razie mamy podgórkę. No ale posuwamy się do przodu. Buonasera, buonasera. Zemita la camionko.
krzywe to wiertło jest. Słaby majster był. Jakieś partacze, słuchajcie, robili przed nami. Lepsze? Wyjąć. Na razie wyjdzie, zobaczymy.